jakoś przemyślał jego twórczość, co zrobić. To było o tyle trudne, że ta twórczość oczywiście jest ogromna, przepastna, że tak się wyrażę. Pieki są pełne. Nie wszystko jest znane, bo mamy do czynienia z artystą naprawdę wybitnym, ale ku jego takiemu chyba nieszczęściu, pewnemu skromnym. I ta skromność może jest nawet pewną przesadą. Bo musimy sobie uświadomić, że to Ciechowski, czy chcemy, czy nie chcemy, jest osobą historyczną. Już zaczynamy pomnik stawiać pomału, bo gdyby nie jego spotkanie z Andrzejem Jurczakiem w 1968 roku, w którymś ze szkół, zdaje się, warszawskich liceum, to nie byłoby Galerii Remont. Gdyby nie było Galerii Remont, nie byłoby Następstwa, czyli nie byłoby Małej Galerii. Nie byłoby w ogóle myślenia o fotografii inaczej, aniżeli o takim medium mimetycznym. Tutaj mamy cały czas do czynienia z pewnym przestawieniem, jak Państwo jesteście tego świadomi, z medium mimetycznego na medium, które staje się narzędziem do przekazu sztuki. To nie jest. I co więcej, ja zgłębiłem, że tak się wyrażę, konceptualizm dość mocno. I moim zaskoczeniem, jak czytałem tekstę, czy znajomiałem, to ta grupa właśnie, czyli Jurczak i Wojciechowski, my mówimy o roku 1968, jakby niezależnie od środowisk amerykańskich zaczęła posługiwać się fotografią właśnie w ten sposób. Fotografia stanowiła się narzędziem. I w związku z tym nie można mówić o jakimś jednym śladzie konceptualizmu, którego, jak śmiałem twierdzić, właściwie w Polsce nie było. W Polsce była pewna część myślenia, ideą, ale nie było tego, co cechowało konceptualizm, czyli nie było krytyki instytucji, nie było krytyki instytucji politycznych. Ja niedawno miałem okazję oglądać pracę doktorską pani Magdaleny Radomskiej z Poznania. Ona pisze o konceptualizmie węgierskim i rzeczywiście widać, jak mocno Węgrzy tego samego czasu, tego samego okresu, czyli od początku lat 70. byli zaangażowani politycznie, czyli wypełniali właściwie wszystkie postulaty tego, co, czego konceptualizm oczekiwał, w sensie ruchu awangardowego, być może ostatniego ruchu awangardowego XX wieku, który był oparty o racjonalne idee i posługiwanie się rozumem. Potem, co nastąpiło, to Państwo doskonale wiecie, jak wyglądały następne etapy, jak 80-90.